trzeci czas na odcinku testowym, czy to znaczy, że można z Super 2000 wygrać w rajdzie? Nie, na pewno nie na tym rajdzie. Akurat specyfika tego odcinka była taka, że zjeżdżaliśmy 2 km do mety po bardzo długich prostych, no i tam pewnie te Super 2000 jechały już maksymalną prędkością, która wiadomo jest dużo mniejsza od naszej, także stąd pewnie te małe różnice do Eski. No my mamy dalej swoją klasyfikację, grupę N, i tam chcemy walczyć. Nie ma Tomka Czopika na tym rajdzie, a jest to nasz główny konkurent do tego miejsca trzeciego. Także gdyby sytuacja troszkę się tutaj dla nas poprawia, no ale wiadomo, że jeszcze 4 eliminacje do końca. Jest Sebastian Frycz, jest Patrick Flodin, oni też na pewno tak łatwo skóry nie sprzedadzą. Także no, w tym momencie no, trzeba już patrzeć tak całosezonowo na to wszystko i każdy punkt będzie bardzo ważny. Modny temat, Baumschlager, z którym pracujecie, zbudował już Evo 10. Czekamy na Evo 10 w Polsce. No tak, ale to jeszcze chyba nie do końca była taka typowa rajdówka, z tego co wiemy. No mamy zostać zaproszeni na testy tego samochodu, ale to pewnie nie nastąpi tak bardzo szybko. No niestety ta homologacja dalej się opóźnia, dalej nie jest wszystko do końca jeszcze jasne, także na pewno w tym roku z naszej strony no nie będzie takiej możliwości, żeby wystartować takim autem. Jak to będzie w Europie, jak to będzie w stanie Baumschlagera, to tego też nie wiemy.